Urzędu Gminy 6 maja 2013 roku. Zwraca się do Rady Wojewoda. Informuję, że zostałem powiadomiony przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu o wynikach kontroli oświadczeń majątkowych za 2010 rok i 2011 rok złożonych przez wójta gminy Lubasz Zbigniewa Lisa. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż wójt gminy Lubasz w terminie określonym w artykule 26 ust. 4 dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie zaprzestał wykonywania funkcji prezesa zarządu spółki prawa handlowego Browar Czanków, jak również nie zbył posiadanego udziału w wyżej wymienionej spółce. Powyższym zostały naruszone zakazy określone w artykule 4 punkt 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W myśl przepisu artykułu 26 ustawy 1 punkt 4 wyżej wymienionej ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, naruszenie ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej określonych w odrębnych przepisach stanowi przesłankę wygaśnięcia mandatu. W tym przypadku, zgodnie z artykułem 26 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, na Radzie Gminy ciąży obowiązek podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta. W związku z powyższym oczekuję w terminie do 20 maja 2013 roku informacji o podjętych w niniejszej sprawie działaniach. W niniejszej sprawie jako przewodniczący Rady, przedstawiciel Rady, wystąpiłem do wójta gminy Lubasz w dniu 15 maja pismem o treść. W załączeniu przedkładam kserokopię pisma wojewody wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku i na podstawie powołanych w nim przepisów proszę o ustosunkowanie się do podnoszonych w nim kwestii w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma pod rygorem przedłożenia pod obrady Rady Gminy wyłącznie pisma wojewody wielkopolskiego. 20 maja, więc w terminie określonym przez pana wojewodę, wysyłam informację do pana wojewody o następującej treści. Odpowiadając na pana pismo z dnia 29 kwietnia 2013 roku, które zostało doręczone do Urzędu Gminy w Lubaszu w dniu 6 maja 2013 roku, informuję, że w dniu 15 maja 2013 roku przedłożyłem jego kserokopię wójtowi gminy Lubasz i zwróciłem się do niego o ustosunkowanie się do podnoszonych w nim zarzutów. Jednocześnie informuję, że pana pismo jest obecnie analizowane i jest przedmiotem podejmowanej przeze mnie czynności w trybie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. O wynikach prowadzonego postępowania powiadomię pana wojewodę odrębnym pismem. Nadto informuję, że zwracając się do wójta gminy Lubasz, zobowiązałem go do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni pod rygorem przedłożenia pod obrady Rady Gminy wyłącznie pańskiego pisma. 31 maja 2013 roku pan wójt Zbigniew Jans odpowiada na moje pismo z dnia 15 maja, a więc w terminie, i przesyła mi oświadczenie następującej treści. Odpowiadając na pana pismo z dnia 15 maja 2013 roku, informuję, że w dniu 25 lutego 2011 roku podczas posiedzenia walnego zgromadzenia udziałowców spółki Browar Czanków spółka z o.o. złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Nadto w dniu tym zbyłem posiadane przeze mnie udziały w tym podmiocie gospodarczym i w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych na rzecz nowego właściciela udziału. Nadto informuję, że w dniu 31 grudnia 2010 roku zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą Zespół Gastronomiczno-Handlowy z siedzibą w Lubaszu.
Wniosek o wykreślenie złożyłem w dniu 14 grudnia 2010 roku. Dokumenty te jednoznacznie potwierdzają, że zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej i zrzekłem się pełnienia funkcji w spółce prawa handlowego w ustawowym terminie określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta i dlatego pismo pana wojewody uważam za pozbawione podstawy faktycznej i prawnej. W związku z uzyskaniem takiego oświadczenia, takiej informacji od pana wójta, dnia 12 czerwca informuję pana wojewodę o następującej, pismem o następującej treści. W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 20 maja 2013 roku dotyczącego pisma o sygnaturze KNV 1 14-14-261-213 informuję, że pan Zbigniew Jan, wójt gminy Lubasz, w dniu 31 maja 2013 roku złożył na moje ręce pisemne wyjaśnienie, z którego wynika, iż w terminach zakreślonych przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 14 grudnia 2010 roku. Natomiast w dniu 29 lutego 2011 roku złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki Browarczanków z siedzibą w Czankowie i tego dnia zbył posiadane udziały. Ponieważ jego oświadczenie pozostaje w sprzeczności z pana twierdzeniami zawartymi w piśmie z dnia 29 kwietnia 2013 roku, sygnaturę już czytałem, w dniu 17 czerwca 2013 roku zwrócę się do pana wójta o przedłożenie mi dokumentów potwierdzających jego twierdzenia. Nadto informuję, że zwracając się do wójta, zobowiążę go do przedłożenia dokumentów w terminie 3 tygodni pod rygorem przedłożenia pod obrady Rady Gminy w Lubaszu wyłącznie dokumentów zgromadzonych dotychczas. Obecnie do 17 czerwca 2013 roku pan Zbigniew Jans przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. O wynikach dalszego postępowania w tej sprawie powiadomię pana wojewodę odrębnym pismem. I tak jak przyrzekałem wojewodzie po poprzednim piśmie, dnia 17 czerwca po powrocie pana wójta przekazałem panu wójtowi pismo o treści. W nawiązaniu do pana pisma z dnia 31 maja 2013 roku dotyczącego pisma wojewody wielkopolskiego proszę pana o przedłożenie kserokopii dokumentów potwierdzających, że w terminach zakreślonych przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zaprzestał pan prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 14 grudnia 2010 roku oraz że w dniu 25 lutego 2011 roku złożył pan rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki Browarczanków z siedzibą w Czankowie i tego dnia zbył posiadane udziały. Pana pisemne oświadczenie w tej sprawie zostaje w sprzeczności z twierdzeniami wojewody wielkopolskiego zawartymi w piśmie z dnia 29 kwietnia. Jednocześnie zobowiązuję pana wójta do przedłożenia tych dokumentów w terminie 3 tygodni pod rygorem przedłożenia pod obrady Rady Gminy w Lubaszu wyłącznie dokumentów zgromadzonych dotychczas. I tegoż samego dnia, 17 czerwca, wpływa do Urzędu Gminy pismo datowane na dzień 13 czerwca. Pismo wojewody, które stanowi wezwanie. I na podstawie artykułu 98a ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Lubasz do podjęcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skutków określonych w artykule 98a ustęp 2 wyżej wymienionej ustawy uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta
pana Zbigniewa Jansa. W powyższej sprawie informowałem już Radę Gminy pismem z dnia 29 kwietnia bieżącego roku. 4 lipca wpływa do mnie komplet dokumentów z opisem i pan Zbigniew Jans, wójt gminy Lubasz, pisze: odpowiadając na pana pismo z dnia 17 czerwca 2013 roku dotyczące pisma wojewody wielkopolskiego, informuję, że po pierwsze, przed objęciem funkcji wójta gminy Lubasz prowadziłem działalność gospodarczą pod firmą Zespół Gastronomiczno-Handlowy Zbigniew Jans z siedzibą w Lubaszu. Firma ta była zarejestrowana w Urzędzie Gminy w Lubaszu od dnia 1 czerwca 1990 roku. W związku z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w dniu 14 grudnia 2010 roku złożyłem wniosek o wykreślenie tego podmiotu gospodarczego z ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy w Lubaszu. Decyzją z dnia 14 grudnia 2010 roku moja działalność gospodarcza została wykreślona z ewidencji. Dowód, kserokopia powyższej decyzji. Po drugie, do dnia 25 lutego 2011 roku byłem właścicielem 72 udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 36 tysięcy zł, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Browar Czarnków z siedzibą w Czarnkowie. Pełniłem tam funkcję prezesa zarządu. W dniu 25 lutego 2011 roku w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zbyłem te udziały na rzecz osoby trzeciej, to jest pana, pozwolę sobie tutaj, nie wiem, to jest dana osobowa, czy możemy osobę trzecią? Jest tak, tak. Się przecież pisze. Dobrze. Mamy tutaj jasność. Na rzecz osoby trzeciej, to jest pana Leonarda Urbańskiego, za kwotę 50 tysięcy zł. Tego też dnia złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu i nabywca przyjął moją rezygnację. Fakt złożenia rezygnacji został potwierdzony przez nabywcę jego podpisem i datą. Dowód, kserokopia umowy, kserokopia rezygnacji, kserokopia protokołu z nowego zgromadzenia. Nowy prezes zarządu spółki opłacił podatek na rzecz Urzędu Skarbowego. Złożył stosowne dokumenty do sądu w celu dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na fakt, że sąd zażądał potwierdzenia podpisów pod umową przez notariusza, w dniu 20 marca 2012 roku potwierdziłem przed notariuszem, że to ja zbyłem wszystkie swoje udziały na rzecz pana Leonarda i że to ja podpisałem tą umowę w dniu 25 lutego 2011 roku. Dowód, kserokopia umowy z dnia 25 lutego potwierdzona podpisem. Pomimo przesłania tej umowy do sądu, organ ten nie dokonał zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, podnosząc, że mogłem zbyć jedynie 72% udziałów, których byłem właścicielem, a nie 100%, jak podano w umowie. Z tego powodu w dniu 7 maja 2013 roku podpisałem aneks do umowy z dnia 25 lutego 2011 roku, w którym doprecyzowano, że pod pojęciem zbycia 100% udziałów zarówno ja, jako sprzedający, jak i nabywca rozumieliśmy 100% posiadanych przeze mnie udziałów, to jest 72 udziały. Ważność umowy z dnia 25 lutego 2011 roku potwierdził notariusz. Dowód postanowienia sądu, kserokopia aneksu do umowy z potwierdzonymi notarialnie podpisami. Pan Leonard Urbański, jako nowy prezes zarządu spółki Browar Czarnków spółka z o.o., kierował stosowne wnioski do sądu rejestrowego. Ja, jako były prezes, którego walne zgromadzenie wspólników odwołało z funkcji w dniu 25 lutego 2011 roku, nie posiadałem i nie posiadam prawa do składania jakichkolwiek wniosków do sądu oraz do zaskarżania orzeczeń sądowych. Przedkładam kserokopię uchwał walnego zgromadzenia spółki z dnia 25 lutego 2011 roku. Dowód, kserokopię uchwał. 3. Pomimo wielokrotnie składanych wniosków przez pana Leonarda Urbańskiego, do dnia dzisiejszego figuruję w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prezes zarządu spółki z o.o. Browar Czarnków z siedzibą w Czarnkowie, pomimo złożenia rezygnacji.
Kserokopia wydruku z Krajowego Rejestru. Stan taki trwa od kilku lat, mimo że wielokrotnie nowy zarząd spółki próbował doprowadzić do tego, aby wpis w KRS odpowiadał rzeczywistości. Uważam, że to nie ja odpowiadam za błędy sądu i za to, że pracownicy pana wojewody wielkopolskiego w sposób literalny traktują zapisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta. Jak już wielokrotnie podkreślałem, w niniejszym piśmie, w innych pismach kierowanych do pana wojewody i do innych organów i służb państwowych nie prowadzę działalności gospodarczej i faktycznie nie zarządzam spółką Browarczanku, spółka z o.o. Po czwarte, chcę zauważyć, że pan wojewoda wielkopolski już kilka razy sprawdzał moje oświadczenia majątkowe, gdyż wielokrotnie przekazywałem kopie dokumentów dotyczących rzekomego kierowania przeze mnie spółką Browarczanku, spółka z o.o. w Czankowie. Składałem w tej sprawie stosowne wyjaśnienia poparte dokumentami. Kontrole te kończyły się tym, że pan wojewoda nie kwestionował moich oświadczeń. Dopiero w dniu 26 lipca 2012 roku zostałem poinformowany o wszczęciu odrębnego postępowania kontrolnego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu. W trakcie tej kontroli złożyłem wyjaśnienia i przedstawiłem w UKS-ie te same dokumenty, co podczas poprzednich kontroli. UKS nie wziął pod uwagę tych dokumentów i opierając się na wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego uznał, że zarządzam spółką Browarczanków, gdyż w rejestrze w tym figuruje moje nazwisko. UKS wydał wynik kontroli, którego zgodnie z artykułem 24 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 26 ustęp 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej nie mogłem zaskarżyć. Chcę dodać, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami zaskarżeniu podlega jedynie decyzja, a nie wynik kontroli. UKS pozbawił mnie tym samym możliwości zaskarżenia tego orzeczenia do organu drugiej instancji. Dowód, pisma do wojewody, zawiadomienie z UKS. Ten sposób działania Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu naruszył moje prawa obywatelskie, gdyż nie pozwolił mi na przedstawienie moich argumentów i argumenty te mogę przedstawić dopiero teraz Radzie Gminy. Po piąte, w mojej ocenie obecnie złożony przez pana wojewodę do Rady Gminy w Lubaszu wniosek o podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta Zbigniewa Jansa jest oczywiście bezzasadny, gdyż oparty jest on jedynie o widniejący w KRS stary zapis, który nie odpowiada rzeczywistości. Zgodnie z powszechnie przyjętym orzecznictwem Sądu Najwyższego w Warszawie dotyczącym wykładni artykułu 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami zawartym m.in. w wyroku z dnia 14 września 2007 roku, fakt zarejestrowania działalności nie powoduje powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego, a tym samym nie decyduje o uznaniu, że podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Za prowadzenie działalności gospodarczej uznaje się działalność faktycznie rozpoczętą i w sposób nieprzerwany kontynuowaną. Natomiast w oparciu o wyrok tego sądu z dnia 25 listopada 2005 roku stwierdzić należy, że do ustalenia istnienia działalności gospodarczej koniecznym jest zbadanie całokształtu okoliczności sprawy, a nie tylko ograniczenie się do uzyskania jednego dokumentu. Polskie przepisy nie są idealne i nie przystają do rzeczywistości. W podobnej sytuacji jak ja znajduje się wielu samorządowców, wobec których bezzasadnie wszczynane są postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia ich mandatu. Osoby takie zamiast uczciwie pracować, muszą tłumaczyć się z wyimaginowanych zarzutów. Najpierw przed funkcjonariuszem Urzędu Kontroli Skarbowej, później przed wojewodą, jeszcze później przed swoimi radami, a bywa też, że przed funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bądź też przed prokuratorem. Dowód
według artykułu z portalu Monet.pl. Z przedłożonego artykułu wynika również i to, że od Rady Gminy zależy, czy uzna ona, że pełniłem zarówno funkcję wójta gminy Lubarz i prowadziłem w tym czasie działalność gospodarczą, czy też tylko nie zostałem wykreślony przez sąd z rejestru KRS. Podkreślam przy tym, że spółka Zdrowa Czarnków, spółka z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, nigdy nie rozpoczęła działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą faktycznie prowadzi spółka Browar Czarnków, spółka akcyjna z siedzibą w Czarnkowie. Dowód, wydruk z KRS-u dotyczący Browar Czarnków S.A. Odnoszę wrażenie, że prawnicy pana wojewody wielkopolskiego zasugerowali się podobną nazwą obu spółek, ale nie zauważyli, że jedynie jedna z nich, to jest Browar Czarnków S.A., prowadzi działalność gospodarczą, a druga, Browar Czarnków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działalności takiej nie prowadzi, nigdy takiej działalności nie rozpoczęła. Podpisano Zbigniew Jans. Szanowni Państwo Radni, na komisji odczytywają również Państwo opinię pani mecenas Magdaleny Prąskowskiej właśnie w kwestii omawianej dzisiaj na naszej sesji. Nie wiem, czy Państwo radni życzą sobie, żebym odczytał tę opinię. Odczytamy, tak? Dobrze. Na spotkaniu przewodniczącego z wiceprzewodniczącymi Rady Gminy padła propozycja, ażeby do jako uzupełnienie dokumentów, które wójt przesłał, ażeby wystąpić do kancelarii prawnej, która by mogła wydać opinię rzeczonej i omawianej przez nas sprawy. W związku z powyższym opinię taką pani Magdalena Prąskowska nam przedłożyła. Nie mogła uczestniczyć w komisji z tego względu, że ze względów zdrowotnych, tak powiem. Państwo radni prosili, ażeby uzupełnić tę opinię, podpisaną dzisiaj Państwu radnym dostarczyliśmy. I ja przystąpię teraz do czytania tej opinii. Ale przedtem sobie jeszcze powiem. Szanowny Pan Przewodniczący Rady Gminy Lubarz. Szanowny Panie. W nawiązaniu do następujących skierowanego do kancelarii pytań prawnych i sprowadzającego się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 rok Kodeks spółek handlowych, osoba, która zbyła udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu, miała wpływ na dalsze funkcjonowanie spółki oraz czy mogła działać w imieniu i na rzecz spółki, a zwłaszcza składać wnioski do sądu o zmianę wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaskarżać w imieniu spółki orzeczenia sądu, wskazuję, iż wedle obowiązujących przepisów należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Po pierwsze, godzi się wskazać, że omawiany problem ma doniosłe znaczenie praktyczne i rodzi liczne problemy dla osób, które podlegać mają wykreśleniu, a nie mają możliwości funkcjonowania jako organy spółki. W praktyce Wydział 9 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań, Nowe Miasto i Wilna w Poznaniu nie dokonuje wpisów do KRS na wniosek osób, które nie pełnią już funkcji w spółkach, uznając, że nie mają one interesu prawnego i nie są uprawnione do złożenia takiego wniosku w imieniu spółki. Dla określenia sytuacji osoby, która pełni funkcję członka zarządu, w tym również prezesa, istotne znaczenie ma regulacja artykułu 202, paragraf 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi, że mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. Na kanwie tego przepisu został wydany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2010 roku, w którym wskazuje się, jak następuje.
po wygaśnięciu mandatu wskutek rezygnacji, artykuł 202, paragraf 4 Kodeksu Spółek Handlowych, były członek zarządu nie może reprezentować spółki i nie ma wpływu na prowadzenie jej spraw. Nie może zatem złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości i o wszczęcie postępowania układowego, ani wniosku o wpis do KRS. Podmiotem obowiązanym do złożenia wniosków o wpis do rejestru jest spółka. Dla porządku wskazać należy, iż zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS, wpisem w rejestrze jest również wykreślenie. Ugruntowany jest pogląd, że zrzeczenie się funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostronną czynnością prawną, oświadczeniem woli, wywołującą skutek w postaci wygaśnięcia mandatu, o czym jednoznacznie rozstrzyga treść artykułu 202, paragraf 4 KSH. Domniemywa się, że dane wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego są prawdziwe, ale jest to domniemanie podważalne i ma znaczenie tylko dla osób trzecich, kontrahentów, ale nie wszystkich, tylko takich, którzy są w dobrej wierze. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego członka zarządu albo jego wykreślenie ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że służy jedynie do potwierdzenia powstania, zmiany lub ustania prawa bądź stosunku prawnego. Wpis ten niczego więc nie tworzy ani nie zmienia, a ma jedynie na celu potwierdzenie istniejącego już stanu prawnego. Wpisy deklaratoryjne stanowią większość wpisów dokonywanych w KRS-ie. Jak zatem wskazano wyżej, po wygaśnięciu mandatu wskutek rezygnacji były członek zarządu nie może reprezentować spółki i nie ma wpływu na prowadzenie jej spraw. Nie może zatem złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości, o wszczęcie postępowania układowego, ani wniosku o wpis do KRS. Podmiotem obowiązanym do złożenia wniosku o wpis do rejestru jest spółka. Posiadanie udziału w spółce nie ma wpływu na możliwość jej reprezentowania, albowiem w spółce kapitałowej uprawniony do reprezentowania spółki co do zasady jest zarząd. Udziałowcy mogą brać udział w zgromadzeniu wspólników. Wpis do KRS nowego udziałowca również ma charakter deklaratoryjny, czyli jedynie potwierdza zaistniałe zdarzenie prawne pomiędzy udziałowcem a osobą trzecią. Artykuł 180 Kodeksu Spółek Handlowych wymaga do zbycia udziału jego części lub ułamkowej części udziału w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zbycie udziału jest czynnością prawną dokonywaną w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, z reguły ma postać umowy sprzedaży. Własność przechodzi na nabywcę z chwilą zawarcia umowy, chyba że inaczej będą mówiły postanowienia samej umowy i nie wymaga niczyjej zgody ani wpisu do KRS. Jedynym ograniczeniem mogą być kwestie związane z prawem pierwokupu albo pierwszeństwa nabycia udziału. Traktujące o udziale przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają na wyodrębnienie innego, poza cząstką kapitału zakładowego, rozumienia tego pojęcia. Udział w kapitale zakładowym odzwierciedla zakres kompetencji i uprawnień wspólnika. Treść tych uprawnień oraz ich rodzaje wskazane są w przepisach kodeksu spółek handlowych i umowy spółki. Na określenie wiązki, kompleksu uprawnień wspólnika kodeks spółek handlowych również używa pojęcia udziału. Udział w tym znaczeniu, to jest jako prawo udziałowe, jest pojęciem ściśle związanym z udziałem w kapitale zakładowym spółki. Formułowane w doktrynie definicje udziału w omawianym kontekście nie są jednak jednolite. Według jednego ujęcia udział w spółce z o.o. stanowi ogół, wiązkę, kompleks, pakiet spraw i obowiązków wspólnika wynikających ze stosunku spółki. Zgodnie zaś z drugim, udział jest prawem podmiotowym, stanowiącym składnik treści stosunku prawnego łączącego wspólnika ze spółką.
każdym jednak przypadku należy wykluczyć możliwość reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika albo nawet zgromadzenie wspólników. Ta kompetencja została przyznana wyłącznie zarządowi na mocy artykułu 201 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. W odniesieniu do drugiego zagadnienia sprowadzającego się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy sam fakt niedokonania zmian w KRS przez sąd rejestrowy w zakresie wykreślenia danej osoby z funkcji prezesa zarządu i niedokonania zmian co do osoby wspólnika jest prowadzeniem działalności gospodarczej bądź pełnieniem funkcji w zarządzie organów spółki zakazanym przez zapisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Po pierwsze, wskazać należy, że powołany akt prawny jest aktem archiwalnym uchylonym z dnia 1 sierpnia 2011 roku przez artykuł 10 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy. Jednak na mocy artykułu 2, artykuł 16 cytowanej ustawy o kadencji, do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz kadencji wójta, w czasie której ustawa wymieniona w artykule 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe. A zatem na mocy artykułu 26 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej określonej w odrębnych przepisach. Zakazy łączenia pewnych funkcji z innymi funkcjami lub prowadzeniem działalności gospodarczej mieszczą się w pojęciu zasady incompatibilitas. Nie stanowią one ograniczenia biernego prawa wyborczego, nie decydują o zdolności do kandydowania i nie stoją na przeszkodzie ubieganiu się o mandat, lecz odnoszą się do sytuacji zaistniałej po wyborze, po uzyskaniu mandatu i w konsekwencji zmuszają do wyboru pomiędzy mandatem a dotychczasowym zatrudnieniem, funkcją bądź zajęciem. Instytucja incompatibilitas stanowi wyraz powszechnie akceptowanych wymagań stawianych funkcjonariuszom władzy publicznej, ma powszechne zastosowanie w systemach demokratycznych wobec osób sprawujących władzę zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym, jak i lokalnym. Traktowana jest jako gwarancja należytego wywiązywania się z obowiązków mandatariusza. Chroni przed uwikłaniem w powiązania i sprzeczności interesów wynikające z jednoczesnego łączenia różnych ról społecznych, które mogłyby rzutować na niezależność wykonywania mandatu, podważać autorytet sprawowanej władzy lub budzić zastrzeżenia co do bezstronności i uczciwości jej piastuna. We współczesnych demokracjach szczególną uwagę przywiązuje się bowiem do etycznych aspektów życia publicznego, domagając się przestrzegania w nim reguł jawności, bezinteresowności, uczciwości. Zgodnie z artykułem 27 ustawy o samorządzie gminnym, funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z funkcją wójta lub zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym również w gminie, w której jest się wójtem lub zastępcą wójta, zatrudnieniem w administracji rządowej, mandatem posła lub senatora. Zakazy łączenia funkcji wójta z określonymi formami aktywności gospodarczej przewiduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W myśl artykułu 4 w związku z artykułem 2 punkt 6 tej ustawy wójt po pierwsze, nie może więc, po pierwsze, być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego z wyjątkiem określonym w artykule 6 ust. 1 tej ustawy. Po drugie, być zatrudnionym lub wykonywać inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wzbudzać podejrzenie o stronniczość lub interesowanie. Po trzecie,
być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Po czwarte, być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą. Po piąte, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały stanowiące więcej niż 10% kapitału zakładowego każdej z tych spółek. Po szóste, prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i w zakresie gospodarstwa rodzinnego. Trzeba zauważyć, że przepis artykułu 5 ustęp 1 punkt 3 wspomnianej ustawy antykorupcyjnej z dnia 21 sierpnia 1997 roku stanowi, że skutkiem naruszenia przez wójta zakazów określonych w tej ustawie jest wygaśnięcie jego mandatu. Mamy więc do czynienia z podwójnym uregulowaniem konsekwencji prawnych tych samych niedozwolonych zachowań. W tym zakresie powołać można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 roku, w którym wskazuje się, że oceniając, w jakim zakresie dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, traktowaną jako przesłanka naruszenia zakazu przewidzianego w artykule 4 punkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności, nie można opierać się jedynie na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lecz należy brać pod uwagę dowody, które pozwolą na ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy. Rzeczywisty zakres prowadzonej działalności przesądza, czy podlega ona wyłączeniu przewidzianemu w artykule 4 punkt 6 wyżej wymienionej ustawy. Fakt ujawnienia osoby pełniącej funkcję publiczną w rejestrze handlowym jako członka zarządu spółki przy uwzględnieniu zasady domniemania prawdziwości wpisów w rejestrze handlowym i braku wykazania, że w rejestrze istnieje w tym zakresie, to jest członkostwa w zarządzie spółki, wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, to okoliczność przesądzająca o przyjęciu naruszenia zakazu ogólnego w artykule 4 punkt 1 ustawy. Jednak w orzecznictwie został sformułowany pogląd, że fakt złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji dokonany na ręce odpowiedniego podmiotu oznacza zachowanie zgodne z wymogami komentowanej ustawy. Nawet w sytuacji, gdy uchwała o odwołaniu danej osoby zostanie podjęta z opóźnieniem, nie może to obciążać negatywnymi skutkami danej osoby pełniącej funkcję publiczną. Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną, skuteczną z chwilą dojścia do spółki. Rezygnacja wywołuje skutki bez jej przyjęcia. To ostatnie może mieć jedynie znaczenie moralne. I tutaj mamy przykład glosy pana Dąbrowskiego, rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. W takim stanie rzeczy uznać należy, że sam fakt niedokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez sąd rejestrowy w zakresie wykreślenia danej osoby z funkcji prezesa zarządu i niedokonania zmian co do osoby wspólnika nie przesądza o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź pełnieniu funkcji w zarządzie organów spółki zakazanym przez zapisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Szanowna Pani i Panowie Radni, przedstawiłem całą korespondencję przewodniczącego Rady z wojewodą. Przedstawiłem opinię prawną. Pani mecenas Prąskowska, jak już wspominałem, ze względu na stan zdrowia nie mogła uczestniczyć, ale dzisiaj gościmy na naszej sali obrad pana Rafała Szczepaniaka, którego już przedstawiałem Państwu, pracownika naukowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest pan profesor Rafał Szczepaniak radcą prawnym. W związku z powyższym, jeżeli Państwo radni macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, chcielibyście uzupełnić swoją wiedzę, to proszę bardzo, w każdej chwili
otwieram rozmowę. Czy są uwagi? Ja zanim jeszcze przystąpię do odczytania treści przygotowanych i przedłożonych radnym uchwał, skoro Państwo tutaj nie macie pytań, to bym poprosił o komentarz. Tak, proszę, pan Adam Cis, radny Adam Cis, do następnej kadencji, pan wiceprzewodniczący, pan Henryk Geremi. Proszę. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego, dlaczego my radni dopiero o całej sprawie dowiedzieliśmy się w piątek, czyli 3 dni temu? To jest pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie to jest, dlaczego lub kto pana przewodniczącego upoważnił do prowadzenia tej całej korespondencji w imieniu rady? Bo pan wojewoda powiadamiał radę, nie przewodniczącego, tylko radę. I dlatego, kto dał panu takie możliwości? I zgodnie z artykułem 19 ustawy o samorządzie gminy, w nim jest jasno i wyraźnie zapisane: zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na drugie pytanie to od razu panu odpowiem. Jest to realizacja prerogatyw przewodniczącego, więc nie widzę tutaj konieczności jakiegokolwiek upoważnienia. Przygotowywałem państwu materiał, żebyście państwo mieli w miarę możliwości jak najszerzej materiał dostarczony. Odpowiadając na pytanie pierwsze, całą korespondencję, jaką prowadziłem, przeczytałem i to nie jest tak, że państwo się dowiedzieliście jako ostatni, po prostu najpierw musiałem przygotować dokumenty stosownie, dać się w stronie wypowiedzieć, przygotować argumenty, w związku z czym zostało to państwu przedłożone, jest dzisiaj przedmiotem obrad. Proszę, pan radny Henryk Geremi. Proszę państwa, badanie oświadczeń majątkowych leży w kompetencji wojewody wielkopolskiego. W przypadku nieprawidłowości wojewoda wspiera się działaniami kontrolnymi, które uprawnione są prowadzić kontrolę, tak jak Urząd Kontroli Skarbowej. W przypadku wójta gminy Lubasz Urząd Kontroli Skarbowej zweryfikował oświadczenie negatywnie, co w konsekwencji doprowadziło do wyzwania, które wojewoda wielkopolski przesłał do Rady Gminy Lubasz. Pierwsza informacja od wojewody w tej sprawie datowana była na dzień 29 kwietnia 2013. Istnieje więc poważny dowód, aby domniemywać, że przewodniczący Rady Gminy Lubasz zatajł tę informację przed Radą Gminy. W dniu 13 czerwca wojewoda dokonał powtórnego wezwania Rady Gminy Lubasz do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta. Jeśli jako Rada nie zastosujemy się do wezwania wojewody, on sam, zgodnie z artykułem 98 ustawy o samorządzie, zwróci się do ministra do spraw administracji publicznej, po czym wojewoda, wzywając Radę Gminy Lubasz do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy, powołuje się na artykuł 98a ustawy o samorządzie gminnym. Jako radni nie mamy kompetencji badania oświadczeń majątkowych wójta. Natomiast możemy wysłuchać jego wyjaśnień, które przedstawi. Wszelkie wyjaśnienia, dokumenty wójt był obowiązany przedstawić przed wojewodą wielkopolskim czy urzędem kontroli skarbowej. To co mówi, że przedstawił to rok temu, 2 lata temu, ale nie przedstawił teraz, w tym okresie, gdzie wojewoda rząd to wyjaśnia. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta odbyło się przy pomocy stosownej uchwały powołującej się na prawidłowe zapisy ustawy. Tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Mam jeszcze drugie, ale to może... To proszę bardzo. Tak? W związku z
tym, proszę Państwa, że na komisjach wspólnych, które odbyły się 12 lipca, padł wniosek, aby głosowanie o wygaśnięcie mandatu wójta odbyło się w sposób tajny. Chcę się zapytać, czy jest przygotowana uchwała w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem tutaj na to pytanie. Tylko tak, że zgodnie z artykułem 14 ustawy o samorządzie gminnym nie ma możliwości przeprowadzenia głosowania tajnego, ale być może Państwo radni możecie mi nie ufać. Ja poproszę Pana Profesora o zabranie głosu i o ustosunkowanie się do kwestii tych ewentualnych zastrzeżeń. Proszę bardzo Panie Profesorze, jeżeli by Pan był łaskaw. Dzień dobry Państwu. Został już przedstawiony, więc pominę tę kwestię. Na pytanie, czy głosowanie może być tajne, w mojej ocenie musi być jawne. Zgodnie z artykułem 14 ustawy o samorządzie gminnym zasadą jest jawność i nie ma możliwości bez upoważnienia ustawowego zmieniać tego trybu. Oczywiście ustawa o samorządzie gminnym przewiduje w kilku, ale stosunkowo rzadkich przypadkach, sporadycznych przypadkach możliwość, znaczy nawet niemożliwość. Wtedy jest obligatoryjne, tajne, jak na przykład przy wyborze przewodniczącego rady. To wtedy musi być tajne. Natomiast tam, gdzie ustawa przewiduje jawność, a przewiduje ją jako zasadę, nie ma możliwości zastąpienia tajnym głosowaniem, wówczas uchwała byłaby nieważna. Jeszcze taka refleksja mi nachodzi. Analizując ustawę o samorządzie gminnym, proszę zwrócić uwagę, w tych newralgicznych przypadkach, kiedy rada gminy w jakimś sensie decyduje o losie wójta, na przykład przypadek, gdy rada z uchwałą zarządza referendum w sprawie odwołania wójta, wówczas głosowanie musi być imienne, czyli nie tylko, że jawne. Jeszcze to jest bardziej kwalifikowana postać jawnego, imienne, czyli zupełnie na odwrót w stosunku do tej propozycji głosowanie tajne. Ja nie widzę przepisu, który pozwalałby przeprowadzić w tej kwestii głosowanie tajne. W mojej ocenie powinno ono być jawne, w przeciwnym razie uchwała będzie nieważna. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia, bo mnie poproszono, dlatego tu dzisiaj korzystam z Państwa gościnności. Gdy chodzi o tę najważniejszą kwestię dotyczącą przesłanek wygaśnięcia mandatu wójta, przed chwilą wszyscy cierpliwie, można powiedzieć, wysłuchaliśmy opinii, cierpliwie, bo ona długa była ta opinia, ona była wyczerpująca, opinii prawnej pani mecenas Magdaleny Pląskowskiej. Ja co do zasady przychylam się do opinii mojej koleżanki, też prawnika, do głównych tez tej opinii. Sam przed sesją badałem dokumenty dotyczące tej sprawy. Z tych dokumentów wynika, że wójt tej gminy zerwał związki ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, bodajże ona się nazywa Czarków, Browar Czarków, w lutym 2011 roku, kiedy to nastąpił przypadek rezygnacji. Za tym w parze poszła uchwała o odwołaniu na zgromadzeniu wspólników, chociaż ta uchwała o odwołaniu to już nawet nie była konieczna, bo jeżeli jest oświadczenie o rezygnacji, to ono wywiera tenże właśnie skutek, że mandat prezesa spółki wygasa. Zbył udziały, z tego co słyszeliśmy, również w grudniu 2010 roku zaprzestał prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej, którą jako osoba fizyczna prowadził. Te przesłanki prowadzą do wniosku, że dopełnił wójt obowiązków ustawowych, które są związane z objęciem właśnie funkcji wójta po wyborach samorządowych. Cały problem, jak ja to widzę, wynika z tego niefortunnego faktu, że pan Jan, w tym wypadku już nie mówię jako wójt, tylko jako osoba fizyczna, cały czas figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu z tejże spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS-ie jako jej prezes. Tu usłyszeliśmy jedną z głównych tez opinii pani mecenas Pląskowskiej, że
KRS jako taki wpis prezesa ma charakter deklaratywny i nie jest to okoliczność przesądzająca. Dlatego też nigdy nie może być figurowanie wpisów w KRS-ie traktowane w tego typu przypadkach jako okoliczność przesądzająca, że zostały naruszone pewne obowiązki. Po pierwsze, jeżeli dana osoba przestała być prezesem spółki, bo zrezygnowała, czy została odwołana, to nie od niej już zależy, czy nastąpią zmiany we wpisie w KRS-ie, bo to inne osoby, które w tej spółce figurują, powinny dopełnić pewnej czynności. Być może dopełniły w sposób niedoskonały, składając wniosek o wykreślenie, popełniły jakieś braki formalne, stąd sąd odmówił wykreślenia wpisu w KRS-ie. Ze stanu faktycznego, jaki poznajemy z tej opinii, wynika, że tak właśnie było, że osoby, które później składały wniosek o wykreślenie pana Jansa z KRS-u jako prezesa spółki, popełniły jakieś błędy formalne przy składaniu wniosku. W związku z tym KRS odmówił i to postępowanie rejestrowe, z tego co słyszeliśmy, się nadal toczy. Dlatego też to również należy wziąć pod uwagę. Moja opinia na podstawie tych dokumentów, które miałem do dyspozycji, wskazuje, moja ocena jest taka, że te obowiązki ustawowe zostały przez wójta dopełnione. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo oprócz prawa spółek zajmuję się również prawem samorządu terytorialnego. Być może osoby na tej sali obecne mnie znają z jakichś szkoleń, na przykład w ramach WOKIS-u czy innych instytucji, których mam stosunkowo dużo dla samorządu terytorialnego. Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie dlatego, że się tutaj, powiedzmy, wymądrzam na tej sali, tylko dlatego, że właśnie z samorządowcami mam do czynienia. Sam byłem radnym w jednej z podpoznańskich gmin w drugiej kadencji, lata 94-98. Ja chciałem Państwu, szanownym paniom i panom radnym, zwrócić uwagę na wielką odpowiedzialność, jaka w tym momencie na Was spoczywa, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Mamy do czynienia z sytuacją taką, że mamy do czynienia z wójtem, osobą, która pochodzi z wolnych, powszechnych wyborów demokratycznych, i wyjątkowość tej sytuacji polega na tym, że mają Państwo oceniać, czy mandat tej osoby wygasł przed upływem kadencji. Na pewno jest wyjątkowa sytuacja, gdy jakieś inne okoliczności mają decydować o wygaśnięciu mandatu przed upływem kadencji osoby pochodzącej z wolnych wyborów. Jest to sytuacja wyjątkowa, a w prawie wiadomo, że wyjątków nie można interpretować rozszerzająco. Także tu jest duża odpowiedzialność radnych, bo poniekąd mamy do czynienia z sytuacją, która jest wyjątkiem od zasady kadencyjności. Także tyle chciałem powiedzieć. Moja ocena prowadzi do wniosku, że należy tu być bardzo ostrożnym i w mojej ocenie owe okoliczności wygaszenia mandatu przed upływem kadencji nie zachodzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie do pana profesora, bo w ogóle tutaj to całe zajście to jest dla wszystkich, dla nas bulwersujące. Forma tej sesji poprzedniej komisji i w piątek, dostając, ja jak i inni radni, wezwanie pana wojewody. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja jako radny nawet z nikim nie miałem, z żadnym prawnikiem, radcą prawnym i tak dalej, nie miałem możliwości skonsultowania, zapytania się, co wojewoda, pan wojewoda zrobi ze mną, jak ja nie wykonam jego wezwania. To może pan profesor mi powie teraz, co zrobi wojewoda ze mną. Bo pan wojewoda wzywał już dwa razy. Raciska. Dziękuję na razie. Powiem tak. Wojewoda nic nie może zrobić z radnym. Jest zasada decentralizacji. Wojewoda sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym, ale w żadnym wypadku nie sprawuje kierownictwa, nie może wydawać wiążących poleceń. Na tym polega idea samorządu. Jak wiadomo, że samorząd jest samodzielny, a nadzór
nad samorządem terytorialnym w żadnym wypadku nie sięga pojęcia kierownictwa czy wydawania wiążących poleceń. Ja jeszcze powiem tak, ja osobiście od wojewody oczekiwałbym trochę więcej, bo owszem, wojewoda napisał jedno czy drugie pismo, widziałem te pisma, one są stosunkowo lakoniczne, Państwo pewnie też widzieli, na jednej stronie wojewoda pisze, że uzyskałem i powołuje się na wyniki pewnej kontroli, bardzo lakonicznego przedstawienia testów kontroli, nie przedstawia żadnych dowodów i sugeruje, że wygasł mandat. Czy Państwu to wystarczy? Bo ja uważam, że gdy jestem prawnikiem sądowym, bywam przeciętnie 2 razy w tygodniu w sądzie, jeżeli sąd wydaje wyrok czy jakieś orzeczenie, to do tego załącza pokaźne uzasadnienie, zwłaszcza w tak poważnych sprawach, a przyznacie Państwo, że jest to niezwykle poważna sprawa i na pewno każdy tutaj na tej sali czuje doniosłość tej sytuacji. A pismo wojewody jest nad wyraz lakoniczne, także... Czyli do gorsza. Nie, tutaj tego nie powiedziałem, ale osobiście... Lakoniczne. Osobiście oczekiwałbym jakiegoś merytorycznego uzasadnienia, dlaczego wojewoda feruje tak daleko idący wniosek, że mandat wygasł. Między innymi po to jest ta sesja, żeby uzupełnić to, czego wojewoda nie zrobił. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Dla mnie, panie profesorze, no tak trochę polemizujemy, ale dla mnie to nie jest lakoniczne wezwanie, bo tutaj jest na podstawie jakiego artykułu, na podstawie jakiej ustawy. Sądzę, że pan się zapoznał z tym pismem i pan sprawdzał, co tam jest pod tą ustawą. To jest oczywiste wezwanie. Nie, pełna zgoda, to się zgadza. No to zgoda czy nie zgoda? Mam zrobić to, co wojewoda mówi? Dowody, wyjaśnienie faktyczne, na jakiej podstawie wojewoda feruje taki wniosek. Proszę, panie radny. Pan wojewoda już w pierwszym piśmie 29 kwietnia mówi, na jakiej podstawie mamy odwołać. Zostały naruszone zakazy określone w artykule 4, punkt 1 i 5. No to niech pan profesor tu mi nie mówi, że nie ma przesłanek. No pan wojewoda napisał. Jeżeli pan profesor, nie wiem, się nie zapoznał z materiałem, no to... Osobiście... Nie, ja nie chcę polemizować. Mi osobiście brakuje wyjaśnienia faktycznego do tego pisma. No jest artykuł, na co się powołuje wojewoda. Podstawa prawna to jest coś innego niż wyjaśnienie. Część faktyczna uzasadnienia, której brakuje w tym piśmie. Książka dopiero, co by się... Proszę. Nie, bo my jako tutaj radni jesteśmy stawiani w takim miejscu, że my mamy być sądem. Sądem, sędzią i tak dalej. Nie mając argumentów dostatecznej wiedzy, ale też te wyjaśnienia jednej i drugiej strony możemy traktować jako lakoniczne, jak pan profesor mówi. Ale jest tutaj też może członek zarządu, może pani coś też powie w tej sprawie, kiedy pani, dlaczego zarząd wrobił byłego tutaj prezesa w takie coś. Czy było te posiedzenie, czy nie było? Dlaczego w tak ważnej umowie 50 tysięcy, tutaj nie jest napisane, kiedy te pieniądze przepłynęły, czy przepłynęły? Ja zakładam, że pan wojewoda i Urząd Kontroli Skarbowej to wszystko sprawdził. Dlatego my tutaj nawet nie powinniśmy w zasadzie się sugerować, czy winny, czy niewinny wojewoda nas wezwał. I jeżeli pani tutaj ma coś do powiedzenia w sprawie tego, dlaczego, czy było te... Ten zarząd, dlaczego się nie odbył, bo pan wojewoda, pan wójt, awansowałem się, pan wójt nam powiedział, że był problem ze zorganizowaniem zarządu. No coś tutaj jest nie tak. No jak? Wszyscy w Baszu mieszkacie. Panie radny, pytanie, odpowiedź. Ja ze swojej strony mogę potwierdzić wszystko, co zamieścił pan obecny wójt gminy Lubasz w swoich wyjaśnieniach. Wszystkie formalności zostały dopełnione. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Łukasz Blechmer. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójcie. W związku z materiałami, które dostałem, mamy następujące pytanie. Ponieważ w punkcie 3 umowy kupno-sprzedaży spółki, które przedstawił nam wójt, jest widnieje, strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę 50 tysięcy złotych słownie.
to jest wartość jednego udziału na kwotę nominalną, to jest 500 zł. Zatem mam pytanie. Chciałbym, aby wójt wskazał mi w oświadczeniu majątkowym za rok 2011, gdzie jest ta kwota ujawniona w oświadczeniu majątkowym. Kolejna rzecz, w tej samej umowie kupny-sprzedaży pod punkcie 8 widzieje, stąd ustalił ponadto, że sprzedający, czyli pan wójt Zbigniew Kazimierz Jadł, złoży w ustawowym terminie stosowne dokumenty z działalności spółki za 2010 rok KRS, zaś kupujący zwoła posiedzenie Rady Nadzorczej w celu przyjęcia rezygnacji sprzedającego z funkcji prezesa rządu oraz w celu wyboru nowych władz spółki. Więc sprzedający, czyli pan Zbigniew Jadł, musi złożyć w ustawowym terminie stosowne dokumenty. Z tego wynika tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, czy pan zechce się ustosunkować do tego pytania pana radnego? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Nie widzę. Udzielam głosu panu, panie wójcie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za taką wnikliwość w rozpatrywaniu akurat tego problemu, który, jak już tu wielokrotnie padało na sali, jest absolutnie wyjątkowy. Otóż z jednej strony mamy sytuację absolutnie archaiczną. Państwo przeszło przekształcenie z socjalizmu do kapitalizmu, ale ustawa została z czasów PRL-owskich. I dzisiaj władza już wie o tym. Tak? Ale nadal jej nie zmienia. No, jest zmiana, która wchodzi w życie trochę później. Do czego to prowadzi? No, już prowadzi to do tego, że wszyscy ci radni, bo ja nie mówię o wójtach, tylko mówię o samorządowcach. No, w jakikolwiek sposób, bo to nie jest problem dotyczący tylko pana Zbigniewa Jadła z Lubaszyna, który jest dzisiaj wójtem. To jest problem tysięcy samorządowców, również was. Bo na tej sali wśród najniczek siedzi. Ludzi, którzy również nie poświadczyli, nie napisali prawdy w swoich majątkowych oświadczeniach. Również dotyczących spółek. Również osoby, które pisały w gazetach, są tutaj na tej sali, które mają ten sam problem. Ale ja o tym nie mówię, bo to są dla mnie sprawy, które wynikają właśnie z takiej ustawy. Dotyczy dzisiaj mnie, zatem ja się będę tłumaczył. Spółka powstała. Spółka powstała, proszę Państwa, tak naprawdę ze względów politycznych. Bo nie wiedziano, co ma zrobić właściciel Skarbu Państwa, w którym w tym momencie jest Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu z chwilą w Pile. Ten zakład podlegał nie jako browarczanku, tylko jako zakład gospodarki papierowskiej. Uznali ówcześni rajcowie tego województwa, że byłoby najlepiej, gdyby powstała taka spółka i żeby uniknąć tych wszystkich waśni, które się wokół tego toczyły, bo to jest takie dobro narodowe, czankowskie, żeby oddać to załodze i ona ją przygotować do tego, żeby w tradycyjny sposób ten produkt został wykonywany przez kolejne 100 lat, bo tyle już ten zakład miał. No i procedura była taka, że mnie jako administratora przymuszono do powołania takiej spółki. No ale życie się toczy szybko, proszę Państwa, i kolejnego dnia wybory wygrywa następna partia PiS i mówi panu Jacowi, my panu już dziękujemy, teraz my tworzymy swoją spółkę, a tą sobie pan może wsadzić w kieszeń. No ale i PiS szybciutko jak gdyby traci tą możliwość, bo za chwilę wygrywają i to w skróconym czasie panowie z Platformy. I ci mówią, nie, my tam wcale nie będziemy żadnej spółki tworzyli, a może trochę później. Ale tak naprawdę to my to kupujemy. No i kupiono sobie ten browar. Minęło to 2004 roku, mnóstwo już lat, 2007. Ja jeszcze nie myślałem o tym, że kiedykolwiek będę kandydował. Prowadzę swoją działalność, no ale przychodzi czas, kiedy kandyduję i kiedy już wygrywam te wybory, a tak się zdarzyło za wolą ludzi, proszę Państwa, ludzi. I ja wiem, że dzisiaj jest wielu tych, którzy nie umią przegrać. Nie umią godnie przyjąć decyzję większości. To tylko 4 lata. Wybierzecie następnego wójta, proszę Państwa, jeżeli ten Wam nie odpowiada. Ale ten przyszedł po to z hasłem, że razem zmieniamy glinę. I jak
ci, którzy to uczciwie obserwują, ja ją zmieniam, bezwzględnie czy to się komuś podoba, czy nie, w takiej formule, która służy lepiej niż dotychczas mojemu środowisku. I że często wchodzę w konflikt również z wojewodą i służbami dla dobra tego środowiska, by ochronić jego interesy. I że często tu z wami radnymi sprzeczamy się, kłócimy wręcz o jedną złotówkę, co jest pojmowane, bo się kłócą, bo się żrą. Nie, ja to traktuję jako dyskusję na temat, a nie kłótnia między nami. Dzisiaj tylko ci wykorzystują taki moment słabości prawa, jak te, którzy mogą wydawać wcześniejsze opinie, wskazywać na mnie jako na te, co jest najgorsze, podrywając w ten sposób i mój autorytet i naruszając moje dobra osobiste. Te osoby z pewnością wiedzą, bo są na tej sali, z nimi się niebawem spotkamy w innej scenerii, bo ja dłużej sobie na to nie pozwolę, żeby ktoś, nie mając dokumentów, obrażał mnie i moją rodzinę. Mówię do pani Liliany i proszę pamiętać, że to nazwisko, które pani nosi w tym środowisku, wyjątkowo dobrze jest postrzegane. Jeżeli pani zarzuca mi coś, czego pani sama nie wykonuje, proszę panią, to po tym porozmawiam. Natomiast chcę państwu teraz powiedzieć, pada tutaj informacja, również taka, że w jakiś sposób uchybiłem. Ja to już minęło tyle lat, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego pamiętać, bo przetoczyło się to 30-40 razy już przez moją głowę. I nie mam siły na to, żeby mnie w jakiś sposób z KRS-u wypisano. Ja dzisiaj już wiem, że te wszystkie kontrole, które się toczą cały czas wokół mnie, to cel. To cel, żeby te dokumenty nigdy nie były w KRS-ie, bo trzeba by dokonać zmiany. One są wiecznie gdzieś w jakiejś komisji, która mnie kontroluje. Chcę powiedzieć, że pierwszy raz doznałem szoku, kiedy będąc z własnej woli, pozbywając się własnego majątku, służąc ludziom, kontroluje mnie służba państwowa, która ma prawo kontrolować mnie do 5 lat, kontroluje mnie 32 lata do tyłu. Czułem się jak największy, no nie chciałbym tego słowa powiedzieć, najgorzej jak można człowieka potraktować. Uważam, że jestem czysty, jak to małe dzieciątko po urodzinach. Ręce mam czyste i nikomu nigdy złotówki nie wziąłem, co najwyżej mogę dać. Przykładem jest chociażby z dóbr, które mi zostało, samochód, który przekazałem na potrzeby gminy, bo to jest też dowód na to, że potrafię się dzielić tym, co jest moje. Nie zabierać tego, co innym ludziom. Ja mam na to, żeby żyć i nie muszę nigdy nikogo po kolanach prosić. Zatem to pozwala mi być też obiektywnym, ale też niezbyt ulegliwym w stosunku do struktur państwowych. Kolejne rozwiązanie, macie rozwiązanie ustawy śmieciowej. Jakoś w tej gminie dzięki moim decyzjom nie ma wojny z kupami śmieci. I utrzymaliśmy najniższą cenę, jak można. Zatem uważam, że swoją funkcję spełniam najlepiej, jak potrafię, a wydaje mi się, że chyba to nawet nieźle wychodzi. To tylko grupce ludzi. Wydaje się, że mogą ferować wyroki i najchętniej jak średniowieczu spaliliby mnie na stosie. To tak nie jest, proszę. A teraz do pani i panów radnych mam prośbę. Te wszystkie szczegóły, o których tu mówiliśmy, niech ktoś wyjaśni. Bo ja mówię tak, nie naruszyłem tej ustawy, głośno, nie zgadzam się z wnioskiem wojewody, gdyż jest to powierzchowne i absolutnie udokumentowane. I namawiam koleżankę i kolegów radnych do odrzucenia tego wniosku wojewody, bo jeżeli są jakieś dokumenty, w których to nie ja mówię prawdę, to proszę mi to przedłożyć. I niech wojewoda waszymi rękami nie próbuje załatwić sprawy. Ja jestem człowiekiem otwartym zawsze i wszędzie. Tu nie ma też również i przed wami żadnej tajemnicy. A to, że trwało długo, ta cała procedura administracyjna, to po prostu prawo administracyjne, prawo spółek handlowych i tu się nie da tak zrobić, jak nam się wydaje każdemu. Ja bym też tak chciał, to pójść i przynieść sobie dokumenty. W momencie, kiedy ja zbyłem, każde wejście po dokument to pismo, to ja jestem poza. Ja nie mam prawa przymuszać kogokolwiek, żeby ten wypis zmieniony. Tu jestem bezbronny. Ale ja nie mam pretensji do pana wojewody. Jest póki co takie prawo i on z niego korzysta. Takich przypadków jest w tym kraju mnóstwo. W związku z tym pozwólcie państwo,
że ja nie będę tego dalej komentował, tylko proszę was o rozumne podejście do sprawy. Niech ta sytuacja nie będzie polowaniem na czarownicę, a rozumną decyzją. Ja w to wierzę, że wy tacy jesteście i dziękuję wam za dotychczasową współpracę. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny. Zadałem pytanie dotyczące oświadczenia majątkowego. W 2011 roku dostał pan kwotę 50 tysięcy złotych. Chciałbym zobaczyć w oświadczeniu majątkowym, w którym miejscu się ta kwota znajduje. Więc panu powiem tak, to jest problem kolejnej kontroli Urzędu Skarbowego, nie pańskiej. Wojewoda tu mówi o czym innym, o zapisie w KRS-ie, tak? Ja oczywiście to udostępnię, tylko odpowiednim służbom, bo tu nie ma nic do sprawdzenia. Tu jest w oświadczeniu napisane, zostało sprzedane i opłacone. I ten element, w którym państwo macie wątpliwość dotyczący, bo jedna z osób napisała w którejś z gazet o tym, że wójt tu kłamie albo fałszuje, albo mówi nieprawdę, to chcę powiedzieć tak, że rzeczywiście w 2010 roku pamiętacie, że w grudniu na tej sali składam przysięgę. Od tego momentu liczy się czas 3 miesięcy, w którym muszę uregulować swoje sprawy własności. I co się dzieje? 14 grudnia występuję, żeby zlikwidować, bo to był skutek prosty, swoją własną firmę. Ale również podejmuję działania, żeby zbyć tą spółkę. I w końcu ją zbywam, pozbywam się funkcji. Są na to dokumenty, które dzisiaj przedstawialiśmy. I w tym samym momencie, kiedy to następuje, reguluję wszystkie sprawy. Ale w zeznaniu 2011 roku pisze, nie dotyczy, bo tak właśnie jest. Bo kiedy zbyłem to w 2011 roku w lutym, to sprawozdanie składałem na koniec roku. I na koniec roku piszę, tak jak wcześniej pisałem, że mam w 10 roku tą spółkę, to 11 piszę, nie dotyczy, bo jej nie ma. I tu proszę państwa, jeżeli to jest kłamstwo, no to współczuję. A ten materiał pokażemy panu przy najbliższej okazji. Dziękuję bardzo. Czy pan radny chce zabrać głos? Proszę bardzo. Tak, chciałbym zagłębiać. Panie wójcie, oświadczenie majątkowe każdego radnego i każdego dyrektora jest dostępne na stronie internetowej gminy Lubasz w WIP-ie, można sobie ściągnąć. I tylko z tego oświadczenia wynika, że pan ma kwotę tam ponad 120 tysięcy z umowy o pracę, czyli jako pełnięcie funkcji. Nie ma żadnej tam wzmianki o kwocie 50 tysięcy złotych. Dlatego pytam, się pytam, gdzie wójt to wskazał. I teraz drugą, idąc dalej, co wójt nam mówił, że nie może nam pokazać tych dokumentów, to Urząd Skarbowy będzie to kontrolował, pokaże. A tu mówi nam, że mamy lakoniczne, bo nie mamy dokumentów, więc wójt nam nie może pokazać, no bo nie może, bo tylko Urząd Kontroli Skarbowej. Więc my dostaliśmy takie argumenty i wojewoda też nie może nam przekazać tych dokumentów, bo to są chronione klauzulą tajności. To nie wiem, czy klauzulą tajności, tylko po prostu są, nie może być ujawnione te dokumenty, tylko Urząd Skarbowy może mieć wgląd i ewentualnie wójt jako osoba w sprawie. A my nie możemy dostać tych dokumentów, nie dostaniemy nigdy. Sprzedaż została zakwalifikowana, aneks został do zeznania rocznego uregulowany, nie ma tam żadnych niesprzeczności. Dziękuję. Pan radny Adam Cizdor. Ja też mam pytanie do pana wójta. Pan wójt powiedział, że co do innych radnych już się odbywają jakieś tam posunięcia KRS-u. Skąd pan takie o tym wie? Że w sprawie innych oświadczeń majątkowych odbywają się jakieś czynności w KRS-ie. Skąd pan o tym wie? Ja nie mówię, że ja wiem, tylko że jest normalną rzeczą, że to się toczy w sprawie wielu naszych radnych. Ja nie jestem też pierwszą osobą. Skąd pan wie? Dziękuję bardzo. To jest moja informacja. Dziękuję bardzo. Tam pan sołtys Kazimierz Wichar z Dobrego, rozumiem, tylko z głosem doradczym. Proszę państwa, bo oczywiście głosu nie mogę zabrać, ale powiem tak, słuchając tego wszystkiego... Głosować pan nie może. Nie mogę głosować. Więc proszę państwa, słuchając tego wszystkiego, to myślę, że te radni są trochę zbulwersowani tym, że dopiero całą wiadomość, jak tutaj było wspomniane, 2 dni temu otrzymali. I to jest to, dla mnie, jako słuchacza tutaj, jest to takie trochę, no... Jako radny, gdybym był radnym, to chciałbym uczestniczyć w naszym samorządzie i chciałbym wiedzieć, co się w naszym samorządzie dzieje. Jeśli coś takiego nastąpiło, to uważam, że rada powinna być od razu powiadomiona i byśmy wspólnie, jako rada, zadecydowali, że coś tu jest nie w porządku. Jak my się dowiadujemy 2 dni przed sesją, która ma podjąć ważną decyzję,
która dzisiaj, które się wsłuchujemy we wszystkie fakty, które mówią, że coś tam nie było dopilnowane, coś tam było pominięte, coś nie było dobrze zrobione i teraz wszystko spadło na wójta. I wójt jest teraz winny, no bo nie dopełni obowiązku. A radni dwa dni przed tym, podjęciem decyzji mają się dowiedzieć, czy to jest prawdą, czy nieprawdą. Jakby to ta sprawa trwała i ona by była wyjaśniana na bieżąco, to uważam, że się radni by, nie byłoby tych pytań, bo to są pytania już teraz zbędne, jeśli wszystko jest udokumentowane. Ale radni są ciekawi, radni chcą wiedzieć, bo to podejmują decyzje. Bo przecież ich wybierała społeczność i oni odpowiadają przed społecznością. I teraz jak tu podjąć decyzję? Skoro tu się mówi, że jest wszystko w porządku, a tutaj się dopatrujemy, czy rada się dopatruje, że no nie do końca coś tak nie jest, bo to może jest tak zrobione, że to jest do końca doprowadzone, ale rada nie jest w to wtajemniczona. I te... Chciałbym wniosek formalnie w imieniu klubu PSL, wnoszę 10 minut przerwy przed głosowaniem. Zarządzam 10 minut przerwy. Witam po kolejnej przerwie. Szanowni Państwo, lista chętnych do głosu chyba się nie wyczerpała. A proszę pan radny Marcin Filar. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Zgromadzeni Goście. Zgadzam się z tym, co powiedział tutaj pan sołtys z Dębego. Gdybyśmy wcześniej tutaj rozpatrywali tę sprawę, mieli wszystkie informacje, pewnie tutaj tak burzliwej sesji by dzisiaj nie było. Jako radny widzę, i mówię to też za siebie, widzę ułomność naszego samorządu właśnie w postępowaniu. Bo tak jak powiedziałem, gdyby wcześniej te materiały do nas dotarły, byłby czas na zapytanie nowego zarządu spółki, byłby czas na poproszenie o stanowisko, konkretne stanowisko pana wojewody wielkopolskiego, no niestety tego czasu nie było. Dlatego chciałbym tutaj złożyć wniosek formalny i proszę panie przewodniczący o poddanie go pod głosowanie. A mianowicie brzmi on tak, aby odstąpić od głosowania w uchwałach dotyczących właśnie wygaśnięcia bądź niewygaśnięcia mandatu pana wójta, w oparciu o brak informacji w materiałach oraz o brak czasu na przeanalizowanie tych materiałów, które otrzymaliśmy w dniu wspólnego posiedzenia komisji, to jest w dniu 12 lipca 2013 roku. Rada również wcześniej nie była informowana w tej sprawie przez pana przewodniczącego rady. Rada wnosi do pana wojewody wielkopolskiego o uzupełnienie informacji dotyczących postępowania w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta gminy Lubasz pana Zbigniewa Jansa. Gdyż jak podkreślił obecny na sali prawnik pan Szczepanowski, uzasadnienie wojewody jest uzasadnienie wojewody jest mało precyzyjne, wręcz również lakoniczne. Dziękuję bardzo, proszę poddać wniosek o głosowanie. Poproszę panią mecenas Izabelę o wypowiedź. W oparciu o brak informacji w materiałach oraz brak czasu na przeanalizowanie tych materiałów, które otrzymaliśmy w dniu wspólnego posiedzenia komisji, to jest w dniu 12 lipca 2013 roku, Rada Gminy również nie była wcześniej o tej sprawie informowana przez przewodniczącego Rady Gminy Lubaszu. Rada wnosi do pana wojewody o uzupełnienie informacji dotyczących postępowania w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta gminy Lubasz pana Zbigniewa Jansa, gdyż jak podkreślił obecny na sali profesor, prawnik, pan Rafał Szczepaniak, uzasadnienie jest mało precyzyjne. Dziękuję. Czy pismo jest mało precyzyjne? Mało precyzyjne. Tak jest, pismo. Zmienił to uzasadnienie, tylko pisma nie ma. Czyli zgadza się pan rada, że do tego stanowiska... I nie zawiera dowodu. I nie zawiera dowodu. Przepraszam bardzo, jeżeli już moje nazwisko w tym wszystkim ma być wymienione, to ja sobie pozwolę, może nie tyle mało precyzyjne, co jest właśnie lakoniczne i nie zawiera dowodu. Poprawię panie przewodniczący na lakoniczne. To proszę to poprawić, dostarczyć do sekretarza obrad. Tak? I zgadzamy się z tą sugestią, że pismo jest lakoniczne i nie zawiera dowodu. Tak? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Rady?
wyrażonego w wystąpieniu pana radnego Marcina Filody. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Kolego sekretarza, proszę o precyzyjne liczenie, a państwa radnych proszę o podnoszenie rąk wysoko do góry, dlatego że nie ma możliwości dwukrotnego głosowania nad jedną sprawą. 10 za. Kto z państwa jest przeciwny? Kto z państwa się wstrzymał? 3. Nie pasuje. Jeszcze raz. Kto z państwa radnych jest za, proszę wysoko podnieść ręce do góry, tak żeby nie było żadnych wątpliwości przy liczeniu. 10, 11, 12. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła stanowisko, które zostanie przesłane na ręce pana wojewody. Jednocześnie Rada podjęła decyzję o niegłosowaniu w sprawie wygaszenia mandatu wójta gminy Lubasz.